Rozdział drugi. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Powoływanie i odwoływanie komorników. Artykuł 10. Ustęp 1. Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która punkt 1. Posiada obywatelstwo polskie. Punkt 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnej. Punkt 3. Posiada nieposzlakowaną opinię. Punkt 4. Nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Punkt 5. Nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Punkt 6. Ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 7. Posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy. Punkt 8. Odbyła aplikację komorniczą. Punkt 9. Złożyła egzamin komorniczy. Punkt 10. Pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata. Punkt 11. Ukończyła 26 lat. Ustęp 3. Wymogi, o których mowa w ustępie 1 punkt 8 i 9 nie dotyczą osób, które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną i zdały wymagany egzamin oraz osób, które w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego były zatrudnione co najmniej 3 lata na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego. Ustęp 4. Wymogi, o których mowa w ustępie 1 punkt 8-10 nie dotyczą sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, radców lub starszych radców prokuratorii generalnej Skarbu Państwa oraz osób posiadających stopień doktora nauk prawnych. Ustęp 5. Wymóg, o którym mowa w ustępie 1 punkt 8 nie dotyczy. Punkt 1. Osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat, w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w artykule 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Ustęp 2. Osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej. Punkt 3. Osób, które w terminie określonym w artykule 13a ust. 1 nie złożyły wniosku
o powołanie na stanowisko komornika. Punkt 4. Osób, o których mowa w artykule 15c ust. 2 i artykule 32 ba ust. 2. Punkt ustęp 6. Trzyletnie okresy zatrudnienia, o których mowa w ustępie 3 oraz ustępie 5 punkt 1 i 2, ustala się jako sumę okresów obliczonych z zachowaniem proporcjonalności ich wymiaru. Artykuł 11 ustęp 1. Komornika powołuje minister sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego po zasięgnięciu opinii Rady Właściwej Izby Komorniczej. Ustęp 2. Minister Sprawiedliwości ocenia, czy liczba komorników działających w danym rewirze jest wystarczająca, biorąc przy tym pod uwagę potrzeby prawidłowego i sprawnego wykonywania czynności, o których mowa w artykule 2, wielkość wpływu i stan zaległości spraw o egzekucję i o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, stopień opanowania wpływu w tych sprawach, ilość przedsiębiorców mających siedzibę lub oddziały w obszarze rewiru oraz liczbę i strukturę ludności w rewirze. Minister Sprawiedliwości może odmówić powołania na stanowisko we wnioskowanym rewirze, jeżeli nie jest to celowe. Ustęp 3. O zwolnionym na skutek śmierci lub odwołania komornika stanowisku minister sprawiedliwości ogłasza niezwłocznie w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. W obwieszczeniu należy wskazać rewir, imię, nazwisko oraz adres kancelarii dotychczasowego komornika oraz zaznaczyć, że osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na zwolnione stanowisko składa się do Ministra Sprawiedliwości w terminie miesiąca od daty wskazanej w obwieszczeniu. Ustęp 4. Minister Sprawiedliwości przesyła odpisy wniosków, o których mowa w ustępie 1 i 3 wraz z załącznikami Radzie Właściwej Izby Komorniczej w celu wyrażenia opinii w terminie 21 dni. Brak opinii nie stanowi przeszkody do nadania wnioskom dalszego biegu. Ustęp 5. W tym samym czasie zainteresowany może ubiegać się o powołanie tylko na jedno stanowisko komornika. Ustęp 6. Minister Sprawiedliwości pozostaje bez rozpoznania wniosku złożony po terminie, o którym mowa w ustępie 3. Wszystkie wnioski zainteresowanego w przypadku złożenia wniosku o powołanie na więcej niż jedno stanowisko komornika, a także wnioski, do których nie załączono dokumentów, o których mowa w artykule 12. Artykuł 12. Ustęp 1. Do wniosku o powołanie na stanowisko komornika zainteresowany załącza życiorys i dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w artykule 10 ust. 1 punkt 1 i od 6 do 11. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Zainteresowany może przedstawiać opinie, świadectwa i zaświadczenia. Ustęp 1a. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ustęp 2. Do wniosku, o którym mowa w ustępie 1, zainteresowano urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, dołącza również oświadczenie, o którym mowa w artykule 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informacji, o której mowa w artykule 7 ust. 3a tej ustawy. Artykuł 12a. Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie zainteresowanej powołaniem na stanowisko komornika. Artykuł 13 ust. 1. Komornik jest obowiązany w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia o powołaniu utworzyć lub objąć kancelarię i zgłosić o tym ministrowi sprawiedliwości. W przypadku utworzenia kancelarii w zgłoszeniu komornik obowiązany jest podać również jej adres. Ustęp 1a. O utworzeniu kancelarii i jej adresie komornik zawiadamia w terminie 14 dni właściwego prezesa sądu rejonowego. Ustęp 1b. Komornik jest obowiązany do zgłoszenia ministrowi sprawiedliwości i właściwemu prezesowi sądu rejonowego w terminie 14 dni każdej zmiany adresu kancelarii. Ustęp 2. Minister sprawiedliwości w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin, o którym mowa w ustępie 1. Na postanowienie ministra sprawiedliwości w tym przedmiocie nie przysługuje zażalenie. Ustęp 3.
W przypadku niedokonania obowiązku, który ma w ustępie pierwszym, powołanie traci moc. Okoliczność tę stwierdza minister sprawiedliwości. Artykuł 13a. Ustęp 1. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu komorniczego uprawnia do złożenia wniosku o powołanie na stanowisko komornika w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu komorniczego. Ustęp 2. Przepis ustępu 1 nie dotyczy osób, które w okresie, o którym mowa w ustępie 1, co najmniej 2 lata pracowały na stanowisku asesora komorniczego i złożą wniosek o powołanie na stanowisko komornika w terminie nie późniejszym niż 5 lat od dnia zakończenia pracy na stanowisku asesora komorniczego. Artykuł 14 ustęp 1. O zgłoszeniu przez komornika utworzenia lub objęcia kancelarii minister sprawiedliwości zawiadamia prezesa właściwego sądu apelacyjnego. Ustęp 2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, w którym mowa w ustępie 1, prezes sądu apelacyjnego odbiera od komornika ślubowanie według następującej roli. Ślubuje uroczyście jako komornik powierzony mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem dochować tajemnicy prawnie chronionej, postępowaniem swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru. Ustęp 2a. Prezes sądu apelacyjnego zawiadamia ministra sprawiedliwości, prezesa właściwego sądu okręgowego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej o przyjęciu od komornika ślubowania, o którym mowa w ustępie 2. Ustęp 3. Jeżeli komornik odmówi złożenia ślubowania, o którym mowa w ustępie 2 lub z własnej winy nie złoży go we wskazanym terminie, powołanie traci moc. Okoliczność tę stwierdza minister sprawiedliwości. Ustęp 4. Z dniem złożenia ślubowania komornik uzyskuje prawo wykonywania czynności, o których mowa w artykule 2. Artykuł 15 ustęp 1. Minister sprawiedliwości zawiesza komornika w czynnościach, jeżeli punkt 1. Przeciwko komornikowi jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Punkt 2. Przy wszczęciu lub w toku postępowania o częściowe bądź całkowite ubezwłasnowolnienie komornika ustanowiono doradcę tymczasowego. Ustęp 2. Minister sprawiedliwości może zawiesić komornika w czynnościach, jeżeli punkt 1. Wniósł o to sam komornik z powodu długotrwałej choroby lub z innych ważnych przyczyn. Punkt 2. Przeciwko komornikowi jest prowadzone postępowanie o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe. Ustęp 2a. Na postanowienie ministra sprawiedliwości o zawieszeniu komornika w czynnościach przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Do rozpoznania zażalenia stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego. Ustęp 3. Zawieszenie komornika w czynnościach ustaje z dniem. Punkt 1. Prawomocnego zakończenia postępowania, który mowa w ustępie 1 punkt 1 i ustępie 2 punkt 2, chyba że komornik został skazany lub minister sprawiedliwości uchylił zawieszenie wcześniej. Ustęp 2. Punkt 2. Oddalenia lub odrzucenia wniosku o ubezwłasnowolnienie lub umorzenie postępowania lub uchylenia postanowienia o ustanowieniu doradcy tymczasowego. Punkt 3. Złożenia wniosku w tym przedmiocie przez komornika w sytuacji określonej w ustępie 2. Punkt 1. Artykuł 15a. Ustęp 1. Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z zajmowanego stanowiska, jeżeli komornik punkt 1. zrezygnował z pełnienia obowiązków komornika. Punkt 2. Z powodu choroby lub utraty sił uznany został przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za całkowicie niezdolnego do pełnienia obowiązków komornika lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się takiemu badaniu mimo skierowania przez Radę Właściwej Izby Komorniczej lub prezesa właściwego Sądu Okręgowego. Punkt 3a. Ukończył 70 rok życia. Punkt 4. Został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Punkt 5. Został ubezwłasnowolniony częściowo bądź całkowicie. Punkt 6. Dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa na wniosek prezesa właściwego sądu apelacyjnego lub prezesa właściwego sądu okręgowego.
Punkt siódmy. Z zawinionych przez siebie przyczyn nie wykonał zarządzeń, o których mowa w artykule 3. Ustęp 3. Na wniosek prezesa właściwego sądu apelacyjnego lub prezesa właściwego sądu okręgowego. Punkt 8. Został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej. Punkt 9. Nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 24 ust. 2 lub utracił to ubezpieczenie z zawinionych przez siebie przyczyn. Ustęp 2. Minister Sprawiedliwości może odwołać komornika z zajmowanego stanowiska w razie prawomocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe. Ustęp 3. Odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska w przypadku, o którym mowa w ustępie 1 punkt 2, 6, 7 i 9 oraz w ustępie 2 następuje po uprzednim wysłuchaniu komornika, chyba że nie jest to możliwe, oraz po zasięgnięciu opinii Rady Właściwej Izby Komorniczej, która przedstawia opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii. Nienadesłanie opinii w tym terminie przez Radę Izby Komorniczej nie wstrzymuje wydania decyzji w przedmiocie odwołania komornika. Ustęp 4a. Komornik odwołany z przyczyny wymienionej w ustępie 1 punkt 3a pełni swoje obowiązki do czasu wyznaczenia zastępcy komornika. Artykuł 15b ust. 1. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej oraz prezesa właściwego sądu apelacyjnego może przenieść komornika za jego zgodą lub na jego wniosek na stanowisko komornika w innym rewirze komorniczym, jeżeli przemawiają zatem potrzeby prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności, o których mowa w artykule 2 lub uzasadniony interes komornika. Krajowa Rada Komornicza przedstawia opinię w terminie wyznaczonym nie krótszym niż 14 dni. Nienadesłanie opinii w tym terminie nie wstrzymuje wydania decyzji w przedmiocie przeniesienia. Ustęp 2. Nie jest dopuszczalne przeniesienie komornika na stanowisko, co do którego Minister Sprawiedliwości skierował uprzednio do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski ogłoszenie o wolnym stanowisku komornika do czasu zakończenia postępowania o powołanie na to stanowisko. Artykuł 15c ust. 1. Osoba odwołana na stanowiska komornika z przyczyn, o których mowa w artykule 15a ust. 1 punkt 1 i 4 do 9 oraz ust. 2 może zostać ponownie powołana na to stanowisko, jeżeli spełnia wymagania określone w artykule 10 ust. 1 punkt 1 do 7 z uwzględnieniem artykułu 72 ust. 4. Ust. 2. Jeżeli osoba, której mowa w ust. 1 co najmniej przed 10 lat nie wykonywała zawodu, może zostać ponownie powołana na stanowisko komornika po złożeniu egzaminu komorniczego. Obowiązek złożenia egzaminu komorniczego nie dotyczy osób, o których mowa w artykule 10 ust. 4.